z panem Medojem w dodatku czarnymi. Oj, 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 pan Medoj tak jest dobrze debiutowo przygotowany. No właśnie. A no właśnie, najostrzejszy wariant ze mną gra. Obroniłem się. Obroniłem się. Chciałem mi tu naskoczyć na E5. No H4, no pewnie, że H4. No muszę bić. I w długą chcę. I w długą chcę. O, mam lepszy czas, chyba pierwszy raz w życiu. Nie, panie Pipu, nie ma takiej nazwy, panie Pipu. Jakbym powiedział złośliwie, to analfabeci szachowi takie treści głoszą, więc panie Pipu, proszę dać szansę innym. Pójdźmy do przodu. No pan Medoj bardzo dobrze gra to. Wydaje mi się, że gońca mogę wymienić. Idziemy matować króla. No nie. Jeszcze jednego konia mam. Nie bardzo zrozumiałem. Teraz ostrożnie, mam szansę nie przegrać, szybciej grać. Pan Medoj gra bardzo ostro, to prawda. Otóż to, już zaostrzył. Naprzód i schować króla na B8, otworzyć wieżę. Na E4 bije skoczka na E4, na F2 wisi. A jak trzepnę na F2, to co? Połączyć wieżę. Wieża D5. Wieża D6. A nie, 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 nie.
No, zobaczymy, kto pierwszy. Tu nie ma. D7 dwa razy kontrolowane, tylko szybciej grać. Połączyć wieżę. Czepuki skoczek G3 nie... Oj, 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 oj. Szybciej grać. Hetmany trzeba było wymienić. Aj, 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 aj. Hetmany wymienić. Spokój zachować, spokój zachować, jest szansa. A ja na tego stoję na dwóch. Czułem, że tak będzie. Dziękuję, pani Medej. Bardzo ładnie pan grał.